Vlogmas dzień 10. Dzień dobry w sobotni poranek. Ciężko było stać w weekendy, to się chce dłużej pospać. 8.20. Ja słuchajcie, w oryginale mam uczelnię na 8.30, ale no już w tym semestrze po 3 latach studiów porzuciłam pędzenie na uczelnię tak wcześniej rano, bo zauważam, że wtedy po prostu ciężko mi wysiedzieć na tych zajęciach do końca, a zazwyczaj te ważniejsze mam na koniec, więc wolę sobie, wiecie, mierzyć siły na zamiary i być produktywną, że to nie chodzi o to, żeby być na wszystkich zajęciach, tylko żeby coś z nich wynieść, więc mój główny środek to właśnie chodzenie na te już późniejsze zajęcia. A wstaliśmy dzisiaj tak wcześnie, bo Kuba dzisiaj jedzie na jakiś turniej piłkarski, ja nie wiem. Kuba piłkarzy dzisiaj w formie. A no ja sobie po prostu wcześniej pojadę na uczelnię, może około godziny 11 na te zajęcia przed tymi zaliczeniowymi, bo mam zaliczenie o 13.30, więc jeszcze posiedzę i się pouczę, no bo myślę, że to jeszcze tego wymaga. A tu nasze tradycyjne weekendowe śniadanie, kiedy jesteśmy w domu. Parówki, albo u nas są parówki, albo jajecznica, bo wiecie, nie dziwię się, że Kubie się chce takich rzeczy w weekend, bo w tygodniu jest na kanapkach w pracy, bo nie je rano śniadanie przed wyjściem, więc w weekendy zawsze jest coś na ciepło i właśnie już nam nakładam. Już mam nakładać? Dobrze, że nasze parówki się trochę różnią kolorem i wielkością. Umyłam włosy, teraz się maluję i stwierdziłam, że nie ma na co czekać, zbieram się na uczelnię, pojadę sobie po prostu wcześniej, ponieważ takim minusem pracy czy nauki z domu jest to, że co chwilę coś cię rozprasza, co chwilę jest coś do zrobienia, a jak pojadę na uczelnię, to już po prostu tam będę i się czegoś nauczę. Myślę, że też zawsze pomaga mi to, że po prostu przygotowujemy się do egzaminu razem z innymi ludźmi i zawsze można się dowiedzieć czegoś nowego. W końcu zaczynam nadrabiać vlogmasy i właśnie do makijażu oglądam sobie pierwszego vlogmasa Alice Vlog Channel, więc może kilka dni i w końcu nadrobię zaległości. Cieszę się, że ten ciężki tydzień dobiega końca. Już tak naprawdę dzisiaj po tym egzaminie całe ciśnienie ze mnie zejdzie, bo jutro prezentacja z ekonomii międzynarodowej i to tylko tak naprawdę formalność. Zrobiłam już sobie brwi, więc teraz będzie podkład. Ostatnio jakoś tak lubię mieć takie większe krycie zimą, mimo że widzicie, że stan mojej cery tego nie potrzebuje. Cały czas udaje mi się utrzymać fajną cerę taką bezrądzikową. Przed okresem wiadomo, różnie bywa, ale nie mam naprawdę na co narzekać i powiem wam, że każdego dnia jestem mega wdzięczna za to, że z tym trądzikiem jak na razie nie mam problemów, ale właśnie lubię zimą, teraz taki efekt mocniejszego krycia i bardzo często sięgam po ten krem CC z It Cosmetics, który nie dość, że ma filtr 50+, to jeszcze ma mocne krycie, ale właśnie ostatnio robiłam porządki w toaletce, ale to wam też dokładnie pokażę i opowiem w przyszłym tygodniu, tak jak obiecam, jak będziemy sobie sprzątać inne miejsca w domu, będziemy robić taki deep cleaning i pozbyłam się wielu podkładów, no ale znalazłam też na przykład taki, którego jeszcze nie używałam, czyli też właśnie krem CC, ale to jest wersja z SPF 40, bardziej taki rozświetlający, o takiej konsystencji albo właściwościach Glow Serum i on ma mieć krycie średnie, więc zobaczymy ten kolor w ogóle teraz troszeczkę, chyba ten sam. Zimą jest dla mnie medium, a to jest jaki? To też pewnie medium. Trochę jest dla mnie za ciemny, muszę użyć samoopalacza, ale to już może jutro, też wam wtedy pokażę, jakiego ja samoopalacza używam, bo z osoby, która nigdy się nie samoopalała, nie przekonałam się do takich tradycyjnych form samoopalaczy, ale znalazłam sposób dla mnie na idealną opaliznę jako ekspertka od naturalnej opalizny, więc to też wam obiecuję, że pokażę. Chociaż on pasuje, słuchajcie, do mojej szyi, czyli będzie chyba okej. No, naprawdę jest mocno rozświetlający, bardzo mokro wygląda na twarzy. Ja już od dłuższego czasu się odzwyczaiłam od używania pudru na twarzy. Używam go tylko w takich strategicznych miejscach, jak pod oczy, czy tutaj w okolicy ust. Ale no nie wiem, czego nie przypudruję, bo naprawdę świecę się jak... wszyscy wiemy co. Zastanawiam się, czy nagrać wam w ogóle taki odcinek z moim świątecznym makijażem, który byłby też aktualizacją mojego aktualnego makijażu, także dajcie znać, jeżeli was to interesuje, ale powiem wam, że też od dłuższego czasu zakochałam się w kremowym konturowaniu do tego stopnia, że już tutaj mam dosłownie takie resztki, już praktycznie nic nie mogę wydobyć z tego opakowania bronzera kremowego
Ingota i komunikatywnie i Mikołaj w tym roku przyniósł mi właśnie ten słynny kremowy bronzer z Charlotte Tilbury i powiem wam, że to jest miłość od pierwszego wejrzenia. Właśnie przez Ewelinkę Krasoń, z którą się widziałam wczoraj, się w marce Charlotte zakochałam, ponieważ Ewelina właśnie specjalizuje się i pracuje głównie w większości, jak nie tylko i wyłącznie, na produktach właśnie marek luksusowych. No i I'm in love. Na pół roku związku, które ostatnio obchodziliśmy z Kubą, dostałam też szminkę, tą najsłynniejszą Pillow Talk. Czekam jeszcze, że do mojej kolekcji dołączy kremowy róż, rozświetlacz. Na rozświetlaczu mi bardziej w sumie zależy niż na różu. No i jeszcze konturówka Iconic Nude i już będę szczęśliwa, więc jeżeli ogląda mnie jakiś Mikołaj i nie ma pomysłu na prezent, to podpowiadam. Kurczę, powiem wam, że czuję w sobie taki typowy przedegzaminowy niepokój. Przypominają mi się czasy szkolne, gimnazjum, liceum, szkoły muzycznej, nie wiem, egzaminu na prawa jazdy, kiedy często właśnie się człowiek stresował. Teraz wiadomo, w dorosłym życiu są inne stresy, innej powagi i innych tematów, ale jak właśnie przy okazji studiów od czasu do czasu wraca do mnie ten taki stres egzaminacyjny, to powiem wam, że to nie jest za przyjemne uczucie. I ja wiem, że to wiecie, jest termin zerowy, więc tak naprawdę większość osób, jak pisałam właśnie ze znajomymi ze studiów, dzisiaj bardziej idzie tak światło zapoznawczo, żeby zobaczyć, co tam ewentualnie na tym egzaminie się pojawi, jak on będzie wyglądał, no bo przecież przed nami dwa terminy. No ale wiecie, mi zależy, jak się stresuję, to człowiekowi po prostu zależy i ja bym chciała mieć już to z głowy, plus mam świadomość tego, że ogarniam to więcej niż przeciętna osoba na mojej uczelni, bo naprawdę ja się do tych podatków przyłożyłam i wiem, że jestem w stanie zdać dzisiaj ten egzamin. Nie miałam może tyle czasu na naukę, co bym chciała, bo myślę, że gdybym miała na to tak wiecie 3 dni i każdego dnia właśnie poświęciła po 2 godzinki, to byłabym ultra na takim wiecie luzie, przygotowana i tak dalej. No może sobie trochę więcej takiego jasnego korektora, bo jednak dosyć ciemny jest ten podkład. No ale cóż, no zrobiłam ile mogłam, jeszcze sobie teraz powtarzam. Ja, słuchajcie, najwięcej jestem się właśnie w stanie nauczyć tak zaraz przed egzaminem, samym tak jak teraz jestem w dniu egzaminu kilka godzin przed, bo po prostu na mnie presja czasu znakomicie działa od zawsze. No i już cóż, no będzie co będzie, także proszę za mnie pięknie trzymać kciuki. Wymyśliłam sobie dzisiaj, że na tą wieczorną ekipową wigilię ze znajomymi sobie wyprostuję włosy, ale ostatnio zaczęłam próbować tej magii fryzjerskiej, czyli coś, co potrafią z taką łatwością robić wszyscy fryzjerzy, a my zwykli ludzie tego nie potrafimy, czyli suszyć włosy na szczotkę jako nieposiadaczka Dysona. Stwierdziłam, że skoro teraz mam takie krótkie włosy, to jest chyba najlepsza okazja, żeby się tego nauczyć i jeszcze długo myślę, że droga przede mną, ale zobaczcie, są proste, są. Są końcówki wywinięte? Troszkę są. Grzyweczka jest ułożona, już długa, więc to się nie będzie trzymać, ale jest. Tylko mój problem jest chyba taki, że ja nie dosuszam tych włosów do końca. Powinnam je jeszcze teraz trochę posuszyć, ponieważ jak tu włożę rękę, no to jeszcze tak czuję takie 5% wilgotności i przez to mi się nie trzyma, więc też na przykład nie chcę prasować włosów teraz, bo wiem, że do wieczora mi to nie wytrzyma. No ale wiecie, metodą prób i błędów już i tak jest lepiej i naprawdę ja mam takie love-hate ogólnie z włosami, bo bardzo podobają mi się długie włosy i jak widzę jakąś dziewczynę, która ma długie włosy, to bardzo przyciąga moją uwagę i tak dalej, ale jednak i wy mi to piszecie i chyba ja też dojrzewam do tego, że mi jest chyba po prostu dobrze w krótkich włosach. Będę już wychodzić, ale otworzymy sobie jeszcze kalendarze adwentowe, bo inaczej, ups, cały dzień mnie będzie męczyć, co w nich jest, dziesiąteczka w Yves Saint Laurent. I dzisiaj mamy taką malutką wersję płynu do demakijażu Only Bio. Dzisiaj chyba jakiś kosmetyk. Tak, balsam do ust o smaku tego samego batonika, który był w kalendarzu wczoraj. Nux. O, znowu mamy taki fajny, malutki olejek do ciała. Nux najbardziej mi się właśnie z nimi kojarzy. L'Oreal. Dzisiaj w końcu jakieś duże okienko. O, i mamy tutaj róż do policzków, ale czad. Twinkle. I dziś mamy dużą świecę Santa Hot Chocolate, czyli tą, która pachnie jak ja to nazwałam, czekolada z automatu na lodowisku. Dalej w Kielsie mamy dziesiątkę. O, jest to mała wersja Ultra Facial, ale tego takiego nocnego, tej takiej nocnej maski bardziej nawilżającej. A dziś w The Body Shopie małe okienko jak na The Body Shop, ale jest to balsam do ust. O, zapachu, o smaku.
mango. Także ja się zbieram na uczelnię, ale powiem wam, co zaprząta mi głowę przez cały ten tydzień. Jak wy oglądacie tego vlogmasa w niedzielę, to właśnie dzisiaj to wyszło na światło dzienne i zostało opublikowane na moim Instagramie, więc mam nadzieję, że już widzieliście, a jeżeli nie, to jest mi bardzo miło tutaj wam to powiedzieć, że w tym roku, tak jak widzicie, w intrze nie ma długiej i pięknej reklamy apartu. Wiem, że uwielbiacie ten żart, uwielbiacie to intro zarówno 3 lata temu, jak to śpiewali moi znajomi, jak rok temu grałam i śpiewałam to ja. Wiem. Natomiast w tym roku wydarzyło się coś, co nie sądziłam, że kiedykolwiek się wydarzy i że taki niewinny żart do tego doprowadzi, bowiem w tym roku mam przyjemność wziąć udział w prawdziwej, długiej i pięknej reklamie apartu. I miałam okazję stworzyć ostatnią kampanię właśnie świąteczną dla marki Apart. Jest to spełnienie marzeń, jeden z moich największych tutaj sukcesów w świecie internetu, tak mi się wydaje. Marka Apart z tymi świętami kojarzy mi się najbardziej. Ich reklamy co roku są piękne. Apart ma przepiękne ambasadorki i kojarzy mi się właśnie z elegancją, z ogromną renomą, więc bycie zaproszoną do właśnie nagrania takiej kampanii jest dla mnie niesamowitym wyróżnieniem i nie byłoby to możliwe dzięki wam, więc bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że już ją widzieliście na moim Instagramie, jeżeli nie, to właśnie może teraz wam ją wstawię. Happy Christmas. Happy Christmas. Happy Christmas. Dajcie znać, co sądzicie. No i cóż. Minęło ponad 8 lat od vlogmas startu. Jaka piękna i długa reklama apartu. Wróciłam właśnie do domu z uczelni i powiem wam, że mój stres odszedł po prostu jak ręką odjął, to ten egzamin trzymał mnie w takim jakimś permanentnym spięciu przez ostatnie kilka dni. Już teraz wiem, że sobie ze wszystkim poradzę, już teraz wiem, że wszystko, cokolwiek mam jeszcze do zrobienia, już jest w pełni czasowo zależne ode mnie, więc niesamowicie mnie to cieszy. Mam ochotę na taki zimowy klimat, już znowu wiecie, już nie ma, o Jezu. Strzeliła lampka, jest. Już uleciał ten stres, więc teraz na nowo mogę być już w pełni świąteczniarą, więc zapalam wszystkie lampki choinkowe, zapalam świeczki, robię zimową herbatę, podmontuję sobie vloga i no jeszcze dzisiaj czeka mnie jeden stres, czyli pieczenie tego sernika. Nie wiem, czemu mnie tak stresuje. To moje umiejętności robienia ciast kończą się na chlebku bananowym, który słuchajcie, nawet ostatnio mi pierwszy raz w życiu nie wyszedł i na brownie z fasoli. Wrócił mistrzu, trzecie miejsce, pięknie. I teraz zjemy sobie rosołek, już końcówkę. Dobra, to będzie albo najpyszniejszy sernik na świecie, albo największy disaster na świecie. Nie wiem, czemu mnie to tak stresuje. Mam przepis od Werki, więc jedziemy. Tak. Co? Wtedy kupimy. Co? Wtedy kupimy. Nie, to jest taka sama obrazek, tylko jeszcze twoja mama ma coś przygotować. Ja tu się próbuję wykazać jako wifi material, a to co? Piekarnik, 180 stopni. 8 jajek. Micha, mikser. Druga miska by się przydała. Drugą część będziemy robić w garnku. 8 jaj. Tu bramka. 1.
No. Kurde, wpadło mi. Uratowałam. To przez ten stres. Trzy. Wiesz, to musimy zrobić, jak będziemy wychodzić? Śmieci wziąć. Wkręciłeś się w oglądanie covery? Chyba oglądam covery różnych piosenek na TikToku. Trik do ubijania jajek. Trochę soli. I jedziemy. Słuchajcie. Dawno nie byłem tak połamany, jak dzisiaj jestem. Otóż stałem dzisiaj o 7 rano. Jak możecie słyszeć, też straciłem głos, bo byliśmy dzisiaj z chłopakami, z którymi gram normalnie w piłkę, na turnieju. No i słuchajcie, ten turniej był od 10, więc trzeba już było być tak 9:15. Graliśmy łącznie 6 meczy, z czego jeden mecz trwał 20 minut, więc kurczę, wyobraźcie sobie, jakie to są interwały, bo to nie był mecz po meczu, to nie było jednego ciągu, tylko po prostu wysiłek fizyczny, przerwa, więc po prostu tak to łamie, że no, ciężko to porównać do czegokolwiek. Ja to w ogóle się czuję jak dziadek, jakbym miał z jakieś 80 kilka lat. Jeszcze na domiar złego trochę mnie kolano boli, bo mnie przewrócili i upadłem na to kolano. A ja tam miałem operację, w sensie miałem rekonstrukcję więzadeł. Jest medal przywieziony. Także chłopaki z wydziałowego grania, pozdrawiam was, bo wiem, że to oglądacie. Oglądają? Tak, oglądają. Co? Powiedzieliście? Tak, Maciek się pytał. Co pytał? No pytał jak tam, bo widział, że się ten udzielam trochę u ciebie. Uwaga, chwila, naprawdę, teraz mogę albo wszystko wygrać, albo wszystko zepsuć. Chodź. Chodź. Zadam. Kotek, weź proszę przez ścierkę, bo sobie to dziękuję. Powiem ci, że robi się to mega prosto w ogóle. Tylko właśnie owinęłam foliłą aluminiową tą torcownicę, bo się bałam, że to mi wycieknie. Nie będzie, nie, no dobra. Ja zawsze, jak moja mama robiła właśnie takie sernikowe rzeczy, to się z tatą dzieliłam, że na przykład ja brałam te łopatki od miksera, a tata miskę. Albo na odwrót. Tutaj Kuba ma monopol. Po 50 minutach sernik jest gotowy, właśnie wyłączyłam piekarnik, zobaczcie jaki. Wyszedł piękny. Chyba niepotrzebnie się stresowałam i w ogóle skończyłam palić tą świecę z Baffin Body taką. Więc teraz pora na tą, którą dostałam od Ewelinki wczoraj, czyli diptyk. Zobaczcie, ale czad! Umiem piec sernik! Jest pierwsza. Wróciliśmy właśnie z Wigilii. Idziemy się myć i spać. Mało nagrywałam dzisiaj z Wigilii, ale... Podnięci. Ale jesteśmy podnięci i było super. I to była taka Wigilia bardziej elegancka, bo z prezentów, że siedzieliśmy cały czas przy stole, gadaliśmy, więc nawet nie było co i kiedy nagrywać, ale było bardzo fajnie. I jutro się z naszymi właśnie ziomkami umówiliśmy też na łyżwę i w przyszłym tygodniu wyjeżdżamy razem nawet. Tak jest. Ale to wszystko już zobaczycie w kolejnych vlogmasach. Jutro będzie fajnie. Jutro będzie fajny vlogmas. A dzisiaj... Dzisiaj już mówimy wam, topa.